Prokuratura rejonowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie ataku nożownika w świdnickim szpitalu Latawiec. 84-letni napastnik zaatakował dwóch pacjentów i pielęgniarkę. Najbardziej ucierpiał 98-latek, któremu zadano 30 ran nożem typu kozi. Do zdarzenia doszło na oddziale wewnętrznym w świdnickim szpitalu. W jednej z sal przebywało dwóch pokrzywdzonych i 84-letni sprawca. Dwie osoby doznały obrażeń ciała, 98-letni mężczyzna i 85-letni mężczyzna. Śledztwo jest prowadzone w sprawie usiłowania zabójstwa 98-letniego mężczyzny, usiłowania ze szczególnym okrucieństwem poprzez zadanie mu nożem 30 ran kłutych klatki piersiowej, brzucha oraz w okolicach twarzy, w następstwie czego pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, powodującego chorobę realnie zagrażającą życie. Drugiemu pokrzywdzonemu również zadano ciosy nożem. Jak wynika z naszych informacji, jest to emerytowany proboszcz z Wałbrzycha, ksiądz Julian Zirałko. Równolegle toczy się postępowanie w sprawie zadania obrażeń jednej z pielęgniarek. Napastnik dwukrotnie uderzył ją w głowę fragmentem łóżka. Sprawca w tej chwili znajduje się w szpitalu w asyście policji. Wałbrzyszanie podziękowali Jurkowi Owsiakowi za pozostanie prezesem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tłumów nie było, ale ci, którzy przyszli, nie zawiedli. Przypomnijmy, że Jurek Owsiak zrezygnował z funkcji prezesa po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Po wielu namowach wrócił do kierowania orkiestrą i za to właśnie mieszkańcy Wałbrzycha, ale i całej Polski mu podziękowali. Organizatorów wspierali też rajdowcy z Walimia. Zebraliśmy się tutaj, żeby podziękować Jurkowi Owsiakowi za 27 lat wspaniałej pracy. Za pomoc i nie tylko dla tych najmłodszych. Nie to przewidywaliśmy, że właśnie Jurek Owsiak zostanie, ale były też czasami wątpliwości, bo myśleliśmy, że odejdzie i wtedy nie będzie tak wielkiej pomocy dla ludzi. Mieszkańcy ustawili się w kształt serca, które jest symbolem orkiestry. Nie zabrakło też balonów w jego kształcie. Jak już informowaliśmy, wilki pojawiły się w naszej najbliższej okolicy. Nie wiadomo jednak, czy zostaną na dłużej i co najważniejsze, myśliwi nie chcą pozbawiać zwierząt statusu ochronnego, a już na pewno nikt nie zamierza strzelać do tych zwierząt. Tropy i obserwacje myśliwych wskazują na to, że mogą to być nawet dwie watahy. Nie wiadomo jednak, czy zostaną tutaj na dłużej. Nie ma takiej pewności z tego względu, że wilk jest gatunkiem bardzo płochliwym, natomiast penetracja turystyczna, presja tak, nasza, ludzka, na lasy w okolicach Wałbrzycha jest tak duża, że w mojej ocenie są to populacje przejściowe. Opowieści o groźnych dla ludzi wilkach to jedynie bajki. Jest to na tyle płochliwe zwierzę, że samo spotkanie go w lesie można nazwać sporym szczęściem. Wilki boją się człowieka i odstrasza je już sam jego zapach. Co najważniejsze jednak, jak tłumaczy Przemysław Prochera, nikt do wilków nie zamierza strzelać. Nie ma też w środowisku myśliwych głosów, które przemawiałyby za tym, aby pozbawić te zwierzę statusu ochronnego.